Polskie Radio Białystok. Emocje są ważne, ważne, żeby to były pozytywne emocje. Tego będziemy sobie życzyć przez najbliższe 90 minut plus VAT. Jak to się mówi, obie drużyny jedenastki już na zielonej, pięknej murawie stadionu w Lubinie. Miedziowi w swoich tradycyjnych, no takich pomarańczowych w sumie strojach. Jagiellonia dzisiaj na wyjeździe na czarno. Jagiellonia w takim samym składzie i ustawieniu jak w wygranym wyjazdowym meczu z Lechem Poznań. Sędzia Jarosław Przybył gwizdże, do piłki podchodzi Guilherme. Na bliski słupek i chyba będzie samobój. Albo gol Romańczuka, ale jest gol dla Jagiellonii. Pytanie kto? Czy to jest Taras Romańczuk? Taras Romańczuk zbiera gratulacje. Jagiellonia Białystok prowadzi w Lubinie z Zagłębiem w 25 minucie 1-0. Taras Romańczuk zbiera gratulacje, więc to on zdobył gola. Czy to była noga, czy to była głowa, czy kolano w tym zamieszaniu w polu bramkowym Zagłębia Lubin. W każdym razie Jagiellonia Białystok prowadzi w Lubinie 1-0. Element będzie piłkę wybijać z 5 metra, tym razem w kierunku Sheridana. Nie przekieramy, bo my dzieciaki tego słuchamy. O, to jest bardzo śmieszne przez głośniki, nie wiem, czy to Państwo słyszeli. Głos dziecięcy powiedział, halo kibice, nie przeklinamy, bo my dzieciaki tego słuchamy. No i to jest naprawdę bardzo fajny pomysł w Lubinie. Speaker, kiedy takie rzeczy mówi i prosi o kulturalne zachowanie, zwykle jest jeszcze gorzej, albo są gwizdy. A tutaj głos dzieciaczka jakiegoś młodego kibica Zagłębia Lubin. Jeszcze raz to powtórzę, halo kibice, nie przeklinamy, bo my dzieciaki tego słuchamy. No naprawdę fajny pomysł i być może, nie wiem, nie słyszę, żeby przeklinali, chociaż ja kiedy komentuję mecz, to w ogóle mało to słyszę, co tam kibice wykrzykują. Wracamy na boisko. Piłka już jest w polu karnym, skaczemy i bramka dla Jagiellonii! Kwiecień zdobywa gola po rzucie rożnym, Bartosz Kwiecień na 2-0. A więc Jagiellonia robi to, co miała zrobić w Lubinie, miała wygrać ten mecz. I wygrywa go już 2-0 w 52 minucie. Sytuacja prawie robi wielką różnicę, jak w Poznaniu. Tam po rzucie rożnym, ale z innej strony boiska. Kwiecień wygrał pojedynek główkowy z Maciejem Gajosem. Teraz nie wiem, kto tam pilnował Bartka Kwietnia, ale to nieistotne. Bartek głową w dalszy ruch bramki Dominika Chładuna. Ten nawet nie zareagował. No i mamy dzisiaj trafienia obu nomen omen defensywnych pomocników. 25 minuta Taras Romańczuk po rzucie wolnym, 52 minuta Bartosz Kwiecień po rzucie rożnym. Co ciekawe, Jagiellonia przez bardzo dużą część tego sezonu nie potrafiła zdobyć gola po stałym fragmencie gry. Było to bardzo sporadyczne, bym powiedział, zjawisko w szeregach drużyny z Białegostoku. A tutaj, proszę bardzo, na koniec wypaliło nam również i to. Cała drużyna z Lubina, no nie cała, 6-7 graczy w naszym polu karnym, piłka na bliższy słupek i groźnie i jest gol dla Zagłębia Lubin. Jakub Tosik zdobywa bramkę po przypadkowym zagraniu jej przez Jakuba Maresza. Jakub Tosik daje emocje w końcówce tego meczu w 87 minucie gry. Piłka rzucona na dalszy słupek. Na bliższy słupek, tam ekwilibrystyczne zagranie przypadkowe Maresza za naszych obrońców. No i teraz Jagiellonia traci gola i będzie nerwowo. Zagłębie Lubin w tym momencie przegrało mecz z drużyną z Białegostoku i możemy odetchnąć z ulgą. Możemy odetchnąć z ulgą, bo to były nerwy do końca. Dzięki temu są w walce o Mistrzostwo Polski. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Legia wygrała z Górnikiem Zabrze 2-0. My w Lubinie 2-1. Dystans 3 punktów zachowany. Na razie to wszystko ze stadionu w Lubinie. Po golach Tarasa Romańczuka i Bartosza Kwietnia dla Jagiellonii oraz Jakuba Tosika dla Zagłębia. Jagiellonia wygrywa w Lubinie 2-1. Halo Studio.